Kradzież 300 tysięcy litrów piwa podczas świętowania Mistrzostwa Świata. Ekwiwalent ponad 500 000 kufli piwa zniknął z magazynu w Niemczech. A jako że cały kraj świętował zdobyte przez Niemców Mistrzostwo Świata, absolutnie nikt niczego nie zauważył. Nie ma zbyt wielu szczegółów w tej sprawie. Policja twierdzi, że około 5 nad ranem w czwartek trzech złodziei zdecydowało się okraść magazyn w Krefeld. Po wejściu do środka mężczyźni ukradli 300 tysięcy litrów piwa, czyli około 10 ciężarówek złotego napoju. Świadkowie widzieli białe i niebieskie ciężarówki w okolicach magazynu kursujące przez cały weekend. Ale skoro wszyscy byli zajęci świętowaniem pierwszego Mistrzostwa Świata od 24 lat, szczegóły dotyczące czegokolwiek są znikome.